Dzień dobry wszystkim. Właśnie wyszłam w takie oto miejsce porobić sobie trochę autoportretów i pokażę Wam, jak to na dobrą sprawę wygląda. Zawsze staram się szukać miejsc, gdzie nie ma ludzi, jak widzicie. Tu nie ma zbytnio ludzi i to właśnie będzie moje tło na zdjęcia. Postaram się tu gdzieś na murku z boku ustawić, Boże, myślałam, że to kot, ustawić aparacik i nagrywać, więc teraz zobaczycie, jak to wszystko wygląda. Mam przy sobie aparat, statyw, buty na zmianę, bo niestety tutaj jest pod górkę i pod górkę nie dam rady wyjść na śniegu, który wczoraj spadł i bałam się, że się wywalę, więc założyłam zwykłe na płaskim buty. Tak więc przechodzimy do dzieła. Szukam miejsca. Zaraz gdzieś tu ułożę, może z tej strony, na murku. O. Nie wiem, czy taki kąt będzie odpowiedni. Chyba tak. Albo i nie. Dobra, to teraz będę się rozkładać. Teraz najważniejsze, jak wykonuję sobie autoportrety, wykonuję przy pomocy pilocika albo telefonu. Mój aparat akurat ma Wi-Fi, więc nie ma z tym problemu, abym włączyła Wi-Fi, połączyła się z aplikacją w telefonie i wyzwalać mogę migawkę. Pokażę Wam, jak to wygląda u mnie. Wchodzimy w menu i wybieramy opcję Wi-Fi. Jak znajdę, tu mamy Wi-Fi, włączamy. Oczywiście wcześniej miałam wszystko skalibrowane, więc teraz wystarczy, abym w telefonie włączyła Wi-Fi Bluetootha, tak przynajmniej było napisane. I musimy połączyć się z jakąś siecią. Moja sieć nazywa się oczywiście Monet. Łączy się, niestety z nią czasem bywają problemy, rozłącza. Tylko najlepiej zostawić tutaj włączone menu i starać się połączyć. Widzicie? Połączyło się, więc wychodzimy. Wchodzimy w aplikację. Dopiero jak tu, o, widzicie? Wszystko jest podświetlone, że się połączyło. I mamy podgląd, tu mamy podgląd. Obracam i zaraz będziemy robić zdjęcia. Dodatkowo jeszcze tutaj można zmieniać ustawienia na bieżąco. Przysłonę, migawkę, ISO, zdjęcia seryjne bądź samowyzwalacza. Wszystko jest. I teraz musimy znaleźć jakieś miejsce, gdzie postawię ten nasz, mój aparacik i będę robić zdjęcia. Muszę skadrować i siebie, i aparat, więc ustawiam. Odłożę tutaj buty na torbie i tu będzie stał aparat, więc automatycznie nie będzie tego aż tak widać, że coś nagrywam. Okej. Okay. Chyba zdejmę płaszcz. You are all I need. Coming from a guy that's on his knees. I hear you say you're fine, but honestly, I can't believe it that you ain't leaving. The world keeps testing me. What can we expect? I'm only 23. You say I'm alright, but I'm far too weak. I can't believe it that you ain't leaving. Właśnie skończyłam robić sobie zdjęcia. Jak mogliście zauważyć już, trochę musiałam się nabiegać, pozmieniać ustawienia aparatu. Niekiedy musiałam dziwnie przykucać, bo nie chciałam już tego statywu, wiecie, tak ruszać, majtać, zmieniać jego ustawień. Ale widzicie, że trochę jednak roboty jest, latania z tym wszystkim. Później jeszcze obróbka, tego niestety nie zobaczycie, ale cały ten etap przed robieniem już zdjęć, ten główny, macie nagrany.
powiem wam jeszcze, że ktoś tutaj z nauki jazdy jeździł i chyba chcieli tą drogą pojechać, a ja niestety twardo robiłam zdjęcia. Nikt do mnie nie podszedł, nie spytał się, hej, czy mogłabyś na chwilę przesunąć, bo chcielibyśmy tędy pojeździć. Nic, tylko tak stali i nie wiem, czy stali, bo właśnie chcieli przejechać, więc robiłam swoje. Wiadomo, już jest późna pora, bo już jest 16, więc zachodzą chmurki. Tutaj sami możecie zobaczyć, że jest zachód. Więc jak wiecie, każda sekunda jest na wagę złota, gdy robimy zdjęcia, bo nie mam żadnego oświetlenia, a tylko ratuje mnie śnieg, który jest naturalną blendą i odbija to światło. I jako, że nikt mnie nie poprosił, to stwierdziłam, że będę robić swoje, bo jednak światło. I zrobiłam, co możecie zauważyć. Mam nadzieję, że film wam się spodoba. Jeśli tak, to dajcie łapki w górę, koniecznie łapki w górę, to jest po prostu wszystko na YouTubie. Ale będę też wdzięczna, że za każdy komentarz, który napiszecie, co myślicie w ogóle, czy podoba wam się taki typ filmów, bo może częściej będę was zabierać, częściej tak gadać i częściej pokazywać. A to nie jest jedyna opcja robienia autoportretów, bo to jest oczywiście opcja na zewnątrz i to w jednym miejscu. A czasem też bywają bardziej hardkorowe opcje, chociaż to jest właśnie moje ulubione miejsce, gdzie robię zdjęcia. Możecie zobaczyć większość moich takich stylizacji autoportretów na mieście. W plenerze właśnie tutaj wykonuję, bo jest po prostu lepiej. Mało ludzi chodzi, czasem ktoś wyjdzie z psem, czasem właśnie ktoś jedzie jakimś samochodem. Tutaj jest jeszcze parking, ludzie jeżdżą, tu są korty, niektórzy chodzą z piłkami, grają, wracają ze szkoły, z pracy, więc sami wiecie, że troszeczkę ludzi może się zdarzyć, ale oczywiście mniej niż w zwykłych parkach. Co jest już bardziej uciążliwe, bo odnoszę wrażenie, że zaraz ktoś chapnie mi aparat i ucieknie. A tutaj raczej pies może mnie chapnąć statyw, bo wiecie, taki kusząc jak patyk. Kończyć już cały mój wywód, bo znowu się rozgadałam. To mam nadzieję, że wam się spodobał ten film i do zobaczyska następnie! Pa, pa! Nie wiem, czy wracać w tych butach, czy nie wracać. Są naprawdę ekstra, ale widząc te wszystkie w dół, wszystkie w górę, mogę się zabić po drodze. Chyba zmienię. No to jazda z tym koksem. Piwko wyłączę. Jezu, biedny mój zmarśnięty aparacik. No już.